Na podstawie listy obecności oraz zalogowania się w systemie stwierdzam, że na stan 21 radnych, na sesji jest obecnych 20 radnych. Nieobecna jest pani Wioletta Machniewska. Jest pani Wioletta Machniewska, jesteśmy w komplecie. Jest 21 radnych. Tym samym stwierdzam, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych aktów normatywnych. 33. sesję Rady Miasta zwołałem na wniosek Burmistrza Miasta złożony w trybie paragraf 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Popularnie nazywamy to sesją nadzwyczajną. W tym momencie poproszę, bo prosił o głos pan burmistrz, pan Krzysztof Hećman. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Jednak do mikrofonu, bo się nie nagra. Panie przewodniczący, panie, panowie radni. Przed sesją przedstawiliśmy państwu nową treść uchwały w sprawie wyrażenia woli nabycia nieruchomości. W kontekście dyskusji, które miały miejsce na komisjach, przedstawiamy taki nowy projekt i wnoszę o wycofanie tego projektu pierwotnego, który mówił o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości i wprowadzenie w to miejsce w punkcie 2 litera E wyrażenia woli nabycia nieruchomości. Myślę, że po tych wyjaśnieniach, które były na komisji komunalnej, ale chyba po innych komisjach, gdyby w czasie dyskusji była jeszcze jakaś potrzeba, no, gdzie będziemy decydować o podjęciu tej uchwały, to przedstawimy stosowne uzasadnienie. Dziękuję. Dziękuję. Realizujemy porządek obrad. Porządek obrad i proponowane projekty uchwał otrzymali panie i panowie radni zgodnie z przypisanym statutem terminie i przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt 2a. Jak już wspomniałem, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. To jest to projekt oznaczony numerem 1/33. Proszę tutaj panią przewodniczącą Komisji Programu i Budżetu, panią radną Lucynę Jędryczka o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmiany budżetu. Dochody. Dział 756, rozdział 756-16. Zmniejszenie dochodów o 11 342 zł z tytułu opłaty targowej. Zgodnie z nowelą ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku nie będzie pobierana opłata targowa. Tą pozycję komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 852, rozdział 852-95. Zwiększenie dochodów o 40 tysięcy złotych z tytułu odpłatności za pobyt osób skierowanych do DPS-u i schroniska. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 855, rozdział 855-02. Zwiększenie dochodów o 30 tysięcy złotych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 921, rozdział 921-95. Zwiększenie dochodów o kwotę 78 596 zł z tytułu końcowego rozliczenia projektu rewitalizacji zagospodarowania bramy Lidzbarskiej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I dział B wydatki, dział 757 i w tym rozdział 757-02 zmniejszenie o 50 tysięcy złotych planu wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów. I rozdział 757-04 zmniejszenie o 26 600 zł planu wydatków na poręczenia i gwarancje. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 801, rozdział 801-01 zwiększenie o 988 planu wydatków na realizację projektu Bartoszyckie Szkoły stawiają na kompetencje kluczowe. Środki w związku z sytuacją epidemiologiczną nie zostały wykorzystane w 2020 roku.
a instytucja finansująca przekazała je właśnie w 2020 roku. Dlatego w tym roku będzie to dopiero realizowane. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 852, rozdział 852-95. Zmniejszenie o 8 tysięcy planu wydatków na zadania zlecane do realizacji dla stowarzyszeń w związku z rezygnacją na prowadzenie sklepu Jacek. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 858, rozdział 855-04. Zwiększenie o 243 900 planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników MOPS. Przy opracowaniu budżetu na 2021 rok omyłkowo dokonano zmniejszenia, a nie zwiększenia wyżej wymienionych wydatków. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie ma chętnych do dyskusji, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 1/36? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym wstrzymującym się uchwała została przyjęta. Przystępujemy do punktu 2b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2021-2035. Jest to projekt oznaczony numerem 2/33. Proszę panią przewodniczącą również o opinię na temat projektu uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2020-2035. Zmiany te wynikają z przyjętych zmian w budżecie 2021 roku. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 2/33. Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym wstrzymującym się stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Punkt 2c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu warmińsko-mazurskiemu. Jest to projekt oznaczony numerem 3/33. I tutaj poproszę również panią przewodniczącą Lucynę Jędryczkę o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu warmińsko-mazurskiemu. Z budżetu miasta Bartoszyce udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 2 500 000 na realizację zadania inwestycyjnego, budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 3/33? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 2d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia terminu obchodów Międzynarodowych Dni Bartoszyc. Jest to projekt oznaczony numerem 4/33. Poproszę panią radną Ewę Kapustą, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny o opinię na temat projektu uchwały. W związku z tym, że na tę chwilę nie ma obecnie takiego postanowienia konkretnie dotyczącego terminu Dni Bartoszyc, i ta uchwała jest bardzo zasadna i komisja jest za, jednak mamy taką pewną wątpliwość co do nazewnictwa, bo tutaj pada pojęcie Międzynarodowe Dni Bartoszyc, a do tej pory zawsze posługiwaliśmy się pojęciem Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce. I tak jak nawet sięgnąć na stronę internetową miasta, gdzie są fotorelacje, no to jest wszędzie Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce i od 1998 roku. I raptem tu się pojawia w uchwale nazwa Międzynarodowe Dni Bartoszyc. Czy właśnie tutaj to dla nas było taką wielką zagadką?
Czy dobrze, można to jakoś to roz... Rozumiem, generalnie opinia jest pozytywna, kwestia tylko tak, opinia jest pozytywna, jak najbardziej to potrzebne jest. Tak, tutaj pan sekretarz, mam nadzieję, że tam sprawę wyjaśni. Szanowni Państwo, Międzynarodowe Dni Bartoszyc. Mamy, dlatego taka nazwa, że mamy partnerstwo podpisane z innymi miastami w innych krajach. A dlaczego nie regionu Bartoszyc? Ze względów czysto stricte finansowych, bo od wielu lat już, jak się dobrze cofniemy, to dofinansowania z regionu, z innych jednostek nie było. Jeżeli mylę się, to pan skarbnik powinien mi to sprostować. I generalnie chodzi o Międzynarodowe Dni Bartoszyc i istnieje taka możliwość, że jeżeli będziemy mieli taki zapis, ustaloną termin realizacji tego zadania, że mniej więcej będziemy to pierwszy weekend każdego roku realizować, jest szansa, że będą jakieś dodatkowe fundusze zewnętrzne. Będziemy mogli na to na zasadzie współpracy z innymi miastami poza granicami Polski i pozyskać po prostu pieniądze na organizację Międzynarodowych Dni Bartoszyc. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może najpierw pani przewodnicząca, a później pani Ania. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, co do podjęcia uchwały odnośnie terminu realizacji obchodów Międzynarodowych Dni, ja będę wracać do tej nazwy regionu Bartoszyce, bo ta nazwa zawsze funkcjonowała i pojawia się ona w jakichś zapisach. Ja nie wiem, czy to w jakimś regulaminie, ale na pewno i ona od zawsze jakby funkcjonuje. Natomiast zapis, który się pojawił tutaj, to są Międzynarodowe Dni Bartoszyc. Dlaczego ta nazwa regionu jakby zniknęła? Czy ona była w międzyczasie zmieniana po prostu? Bo zawsze posługiwaliśmy się nazwą Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce. I stąd też rozmawialiśmy na wczorajszej komisji i to poddaliśmy jakby pod wątpliwość. Dziękuję. Dziękuję. Odpowiadając na pytanie, termin i nazwa była określona w statucie przed 2002 rokiem. Później nastąpiło kilka zmian w statutach i ta data, ta nazwa nie funkcjonuje w obiegu w ogóle. Nie ma dodatkowej uchwały na to. Sprawdziliśmy, cofnęliśmy się 20 lat do tyłu i nie ma żadnego słowa o tym, kiedy i jak ta uroczystość ma się nazywać. Po prostu jest to propozycja taka, żeby w tej formie nazwać Międzynarodowe Dni Bartoszyc, bo generalnie Dni Bartoszyc są organizowane tylko przez miasto Bartoszyce, bez, od kilku, tak jak już wcześniej wspomniałem, bez dodatkowych imprez okolicznościowych z innych gmin, bo każda gmina, każde miasto robi swoje dni, czy Górowa, czy Sobopola, czy gminy i tak dalej. I jeżeli byśmy chcieli składać jakiekolwiek wnioski, to musimy mieć umocowanie, że faktycznie jest uchwała na Międzynarodowe Dni Bartoszyc, że mamy to zapisane, że to w tym terminie jest i wtedy mam konkretną datę podaną, że możemy wystosować się o, czy starać się o środki zewnętrzne, żeby jakieś dofinansowania ten cel pozyskać. Dziękuję. Jeszcze ma pytanie pani radna Ania Bienda, a później pani radna Żywieta Zawodzka. Szanowni Państwo, ja akurat mam przeciwne zdanie, to znaczy uważam, że podejmowanie uchwał akurat takich to tylko sztuka dla sztuki, bo jeśli coś przez tyle lat funkcjonowało dobrze i bez konieczności podejmowania uchwały, bez zapisów, kiedy i jaka nazwa dokładnie miałaby brzmieć tych obchodów, to po co to jeszcze nadawać takiemu... Znaczy, po co podejmować uchwałę w tej sprawie? Jeżeli podejmiemy uchwałę teraz, a przyjdzie nam za jakiś tam czas zmienić nieco jakiś wyraz, czy Międzynarodowe Dni Bartoszyc, czy dni jakoś regionu, tak jak tutaj dyskutowaliśmy, to znowu będzie pewien problem. Uważam, że przez te ostatnie lata, panie sekretarzu, przecież były dofinansowania, prawda, takich imprez bez konieczności podejmowania uchwał. Uważam, że jest to jednak bezzasadne podejmowanie uchwały po tylu latach, kiedy impreza zawsze funkcjonowała dobrze, czy nazywała się tak, czy inaczej. Zwykle był ten termin właśnie, jeśli
załóżmy, pierwszy weekend czerwca nie byłby możliwy do zrealizowania, no to my się umawiamy. Przecież nie z tygodnia na tydzień ta impreza jest organizowana, tylko dużo wcześniej. Ustalamy ten program i termin obchodów. Więc uważam, że podejmowanie takich uchwał i akurat tej uchwały jest naprawdę trochę bezcelowe. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Elżbieta Zawodzka, proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Ja chciałam tutaj troszeczkę taki sprzeciw powiedzieć, ponieważ to, że nam gmina nie dofinansowywała fizycznie, czyli w pieniążkach, to nie znaczy, że nie brali udziału w organizacji, dlatego że przecież pamiętamy, że każdego roku gmina wystawiała swoje zespoły, dawaliśmy czas i ten czas zapełniały zespoły, które były z terenu właśnie gminy. Teraz jeżeli my napiszemy miasta Bartoszyce, to będziemy musieli te 2 czy 3 dni wypełniać samodzielnie, a więc po pierwsze zwiększy nam to koszty, a po drugie, panie sekretarzu, mówi pan o pozyskiwaniu pieniędzy od naszych partnerów, których mamy gdzieś za granicą. Ja myślę, że nawet nie fajnie byłoby występować do naszych partnerów, których mamy za granicą, o to, żeby oni dofinansowywali nasze dni naszego miasta. Bo uważam, że jest to święto miasta i to miasto powinno finansować. Owszem, możemy prosić o dofinansowanie powiat, możemy prosić o dofinansowanie naszej jednostki, które są na miejscu, ale myślę, że nie fajnie by było i niekulturalnie prosić partnerów, których spotykamy tak naprawdę rzeczywiście tylko na Dni Regionu, o to, żeby jeszcze nam dofinansowywali te nasze dni Bartoszyc. Druga rzecz, jeżeli w uchwale nasza nazwa, którą mamy Dni Regionu Bartoszyce, funkcjonuje, tak jak już tu padło kilka razy, od 20 lat, to czy będzie w uchwale Dni Regionu Bartoszyce, czy Dni Bartoszyc, to uważam, że dokładnie tak samo możemy występować o dofinansowanie, bo słowo region naprawdę nie zmieni praktycznie nic, a myślę, że coś, co już funkcjonuje, żeby zostało. No już nie chrońmy się tak, że mamy mieć Dni Bartoszyc, a nie Dni Regionu Bartoszyce, bo my jesteśmy sami, odsuwamy od siebie wszystkich, którzy są dookoła. Ja myślę, że ten Dni Regionu Bartoszyce naprawdę funkcjonowały fajnie i myślę, że może zacieśniłoby właśnie współpracę jeszcze bardziej z gminą czy z okolicznymi miasteczkami. To prawda, że każdy swoje dni robi. Mamy Dni Sępopola, mamy Dni Górowa, tak? Ale może właśnie my byśmy uczestniczyli w Dni Górowa, w dniach Sępopola, a oni uczestniczyliby w Dniach Bartoszyc. Także myślę, że to w Dniach Regionu Bartoszyce. Także myślę, że moim zdaniem powinno zostać Dni Regionu Bartoszyce. No i mówię, co roku jednak gmina współpracowała z nami, czyli dawała nam zespoły, które występowały. Owszem, no finansowo nie wspierała, że tak powiem, stricte finansowo, ale to też jest jakaś współpraca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No proszę jeszcze, panie przewodniczący. Jeszcze pani przewodnicząca i wtedy może razem, bo to się może powtarzać. Drodzy państwo, co do nazewnictwa, to ja akurat uważam, że tutaj włodarze niech zadecydują. Ja tylko podałam pod wątpliwość, czy możemy posiłkować się nazwą Międzynarodowe Dni Bartoszyc, a nie Międzynarodowe Dni Regionu, które zawsze funkcjonowały jednak w nazwie organizowanego wydarzenia. Natomiast jeżeli chodzi o podjęcie uchwały co do terminu organizacji tego naszego lokalnego święta, to słusznym jest wprowadzenie zapisu, że w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym podaniu do publicznej informacji, publicznej wiadomości, organizacja tego święta lokalnego może być przeprowadzona w innym terminie. Zwykle jest tak, że pierwszy weekend czerwca jest jakby weekendem może nietrafionym ze względu na pogodę. I moim zdaniem wprowadzenie tej zmiany i możliwości
organizacji tego wydarzenia w innym terminie jest słuszne. Natomiast co do nazwy, to mam tutaj pewne wątpliwości. Jeżeli państwo nazwiecie to nawet Dni Bartoszyc, to przecież naszych partnerów z powiatu możemy zaprosić, z regionu również, i możemy temu wydarzeniu nadać, że tak powiem, rangę również międzynarodową, jeżeli partnerzy z zagranicy też będą chcieli przyjechać. Więc tutaj akurat nie ma znaczenia moim zdaniem. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pani sekretarz. Tutaj odnośnie właśnie punktu drugiego. Dziękuję pani radnej za wyjaśnienie. Właśnie o to chodzi. I jeżeli mówimy o pozyskiwaniu pieniędzy zewnętrznych, ja nie powiedziałem od partnerów, których zapraszamy, żeby oni nam jeszcze płacili za Dni Bartoszyc. Mówiąc o środkach zewnętrznych, myślałem o dużo szerszym. No w życiu. Nie. No w życiu. Że partnerzy nam płacili, tego nie powiedziałem. Mówiąc o międzynarodowych Dni Bartoszyc, tak, mówiłem o pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. A nie, żeby nam Polec zapłacił, czy Pionierski, czy Bagratonos, żeby nam zapłacili pieniądze za to, że przyjadą. No bez przesady. Tego w życiu nie powiedziałem. Ja powiedziałem o środkach finansowych zewnętrznych, myśląc o szerokim spektrum pozyskiwania środków unijnych, programowych, które się mogą pojawić w międzyczasie. Różnie, biorąc pod uwagę okres pandemii, bo dzisiaj właśnie jest w tej chwili konferencja premiera odnośnie luzowania pewnych obostrzeń, mogą się pojawić środki zewnętrzne na właśnie rozkręcenie pewnych imprez i tego typu działań. Także tutaj dziękuję za możliwość odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, wydaje mi się, że powinniśmy przejść do głosowania i państwo w głosowaniu wyrażą swoją wolę, czy też uważacie państwo, że należałoby przegłosować samą nazewnictwo, bo tu toczy się spór. Bo jeśli chodzi o zapis paragrafu drugiego, sporu nie ma. Spór jest odnośnie, czy różnica zdań jest odnośnie paragrafu pierwszego i tytułu projektu uchwały. Ja bym proponował, żebyśmy przystąpili do głosowania nad treścią uchwały zaproponowaną przez autora projektu. Czy tak? Bo żaden inny wniosek nie padł. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego 4/33? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Projekt uchwały oznaczony numerem 5/33, to jest zapisany w punkcie 2e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli na nabycie nieruchomości. Przed sesją, tak jak tutaj zresztą pan burmistrz sygnalizował, państwo radni otrzymali nowy poprawiony projekt uchwały. Jest to pokłosie pracy komisji. I proszę tutaj panią radną Ewę Pisarską, przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej, o opinię na temat projektu uchwały. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. Zmiana polega na tym, na zapisu polega, ma na celu udzielenie przez Rady pełnomocnictwa burmistrzowi co do starania się o przejęcie budynku oraz uzyskania informacji o jego stanie technicznym potrzebnym do oszacowania kosztów tego remontu. Stąd zmiana w nazwie z wyrażenie zgody na nabycie na wyrażenie woli. Tak? Komisja jednogłośnie projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, pan radny Puszko. Szanowni państwo, no ja akurat z zadowoleniem przyjąłem informację o tym, że miasto pozyska ten budynek, że nie będziemy mieli kolejnej ruiny, która będzie straszyła mieszkańców. I chciałbym właśnie zadać pytania dotyczące właśnie tych kwestii związanych z adaptacją tego budynku. Pytanie pierwsze, czy budynek jest objęty nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków? Drugie pytanie, jaki będzie koszt adaptacji tego budynku? Czy był przygotowany jakiś projekt? I
Pytanie trzecie, czy pomieszczenia gospodarcze, takie jak na przykład garaże, zostaną udostępnione bartoszyckim przedsiębiorcom, bo z jednym przedsiębiorcą rozmawiałem i wiem, że jest zainteresowanie z ich strony, czy to po prostu zostanie wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby przyszłego przedszkola. I jeszcze jedno pytanie związane z przedszkolem, bo wiem, że to przedszkole zostanie utworzone. Na ile dzieci zostanie to przedszkole utworzone? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy może jeszcze panie burmistrzu chwilkę, czy ktoś jeszcze z państwa? Proszę bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałam tylko powiedzieć, że właśnie dlatego, że na komisji to, co powiedział pan wiceburmistrz, było bardzo dużo pytań, w tym te pytania, o których powiedział pan radny, została zmieniona nazwa tej uchwały w sprawie wyrażenia woli, co oznacza, że będziemy mogli zapoznać się z kosztami inwestycji, z kosztami, ze stanem technicznym, to co wcześniej przeczytałam, potrzebnym do tego, żeby oszacować wartość i koszta tej nieruchomości, stan techniczny, bo na dzień dzisiejszy, z tego co było na komisji, na ten temat nic nie mamy takich informacji. Stąd zmiana w zapisie uchwały. Dziękuję. Którą proponujemy przyjąć. Dziękuję. Jeszcze może jeszcze pytanie pan radny Lidziński. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, wiem, że przeznaczenie tego budynku ma być na prowadzenie przedszkoli. Moje pytanie jest takie, czy planowane jest utworzenie nowego, kolejnego przedszkola w Bartoszycach w tym budynku, czy przeniesienie przedszkola istniejącego i zwiększenie grup tych przedszkolnych w tym budynku? Dziękuję bardzo. Więcej pytających nie widzę na tym etapie. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, panie, panowie radni. Wydaje się, że te pytania tym bardziej uzasadniają tą zmianę uchwały, jaką podjęliśmy, co założyła pani przewodnicząca. A więc kwestia dotycząca zabytku, jest to w gminnej ewidencji zabytków, więc pewne elementy dotyczące postanowień wojewódzkiego osatora będą brane pod uwagę, ale najważniejszą sprawą jest odpowiedź sobie na definitywne pytania dotyczące funkcji, którą chcemy, żeby tam właśnie była filia jednego z przedszkoli, ale z drugiej strony także możliwości zaadaptowania tego i określonej kwoty finansowej, jaką możemy wspólnie wydać na ten cel. Tak jak powiedział radny Puszko, ważne jest, żeby ten obiekt służył celom funkcjonalnym, celom merytorycznym naszego miasta. I takie jest przesłanie. Dzisiejsze głosowanie, dzisiejsza państwa decyzja to wyrażenie właśnie woli nabycia, a więc pełna delegacia dla organu wykonawczego, a mógł na te wątpliwości państwa już w procesie decyzyjnym odpowiedzieć, a być może będzie to także udziałem państwa jako komisji w sensie lustracji, czy też w innej formie współdecydowania o przyszłości tego obiektu. Dziękuję. Jeśli nie ma więcej dyskutantów, jeszcze pan radny, bardzo proszę. Panie burmistrzu, ja nie usłyszałem odpowiedzi na moje pytanie, czy planowane jest utworzenie kolejnego przedszkola w Bartoszycach w tym planowanie budynku? Planowanie jest utworzenie filii przedszkola. Filii? Tak, filii przedszkola. I adaptacji. Okay. Ponieważ już wyjaśnialiśmy na komisji komunalnej, że tych potrzeb jest dla około co najmniej 150 dzieci, żeby te warunki w pozostałych przedszkolach były coraz lepsze. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 5/33? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 33. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję państwu za obecność.